To jest 50 osób na Discordzie, a dziś wyłonimy z nich jednego największego fana, Gen Z. Ale zacznijmy od kwalifikacji, które pozwolą nam odsiać osoby, które nie powinny przejść dalej. Która z dziewczyn wygrała odcinek Ostatnia dziewczyna w Toytoyu wygrywa. No nie! Jak nazywa się osoba widoczna na zdjęciu? Nie! Który z członków Gen Z nosił aparat na zęby? Ale skąd miałem to wiedzieć? Który z członków Gen Z jest najmłodszy? Dobra, S. O kurde. Która z piosenek wygenerowała najwięcej wyświetleń na YouTubie? Easy, kur... 370, Easy, w takim razie jesteś pierwszy. Chibos, zajmujesz miejsce numer 2. I Zuzia FML numer 3. Słuchajcie, moi drodzy, po pierwszej rundzie kwalifikacyjnej odpada 17 osób. A my przechodzimy do kolejnej rundy. Jeśli chciałbyś wystąpić w odcinku, zostaw w komentarzu swój nick z Discorda. Każda osoba, która w tym momencie zostawi swój nick, otrzyma ode mnie zaproszenie na serwer, gdzie nagrywamy. No i oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie ten kanał, to zróbcie mi tą przyjemność i zasubskrybujcie go, ponieważ teraz będzie pojawiać się więcej materiałów Discordowych. Runda pierwsza to Gen Z Store. Czyli jak to klasycznie w przypadku tej serii, w tym momencie możecie sobie nadrobić punkty, jeżeli macie jakiś itemek powiązany z merchem Gen Z. O nie! Będziemy mieć lekką innowację. Postanowiłem bowiem prowadzić ceny. Materiały wideo typu TikTok, fotka z kimś z Gen Z, bądź jakiś taki, nie wiem, coś w social mediach, co posiadacie, jeden punkt. Jeżeli macie zakupiony itemek w postaci jakiejś koszulki, bluzy, spodni, opaski, bądź bilet na koncert, dostajecie punktów 2. Jeżeli prowadzicie instagramowego fanpage'a, TikToka, konto poświęcone jakiemuś uczestnikowi Gen Z, otrzymujecie 3 punkty. Punkty mogą się sumować z innymi kategoriami, ale każdą z nich liczymy jednorazowo. No to pierwsze to jest donatu, jak było, drugie to jest tam jest worek z Gengarem, naszyjnik Gen Z, koszulka z Gen Z Tour i jeszcze naklejka. No i widzisz, nie miałeś 3 punkty, masz 4 teraz. Byłem na odcinku Piątka Pro i więc z nimi tam fotę też. Ja mam eyeliner z pierwszej kolekcji dziewczyn z Gen Z z Biedronki. Byłam na koncercie Gen Z w Łodzi, wysłałam bilet elektroniczny i zdjęcie z koncertu. I mam tackę tą z Biedronki, na której te donaty były. Ja mam tackę po donatach, brylok, koszulkę, 2 bilety. Mam TikToka i Instagrama. Ja mam bilet na koncert i mafię. Zrobiłem TikToka kiedyś, jakiegoś edita. Weryfikujemy, że to jest twój TikTok. Napisz proszę 1, 2, 3 w komentarzu pod tym TikTokiem. A, napisałeś 1, 2, 3, dobra. Ja mam bilet z koncertu, plus też byłem w kilku odcinkach, z czego na jednym zgarnąłem fajny artefakt. Bidon serduszka. Do dzisiaj się koledzy ze mnie śmieją w szkole, że chodzę z herbatą, bidon serduszka, ale jest to niezły artefakt, także git, nie? Byłem na kilku odcinkach Gen Z, tam u Mortalcie, u Hajhani. Też Fli zaprosiłem, żeby moja koleżanka mi zrobiła obiad. Zrobiła, co ciekawe. Przez tydzień. Damy radę? Żeby nie robić pay to win, oczywiście w tej rundzie nikt nie odpadał. To była tylko runda, która mogła podnieść wasze szanse na wygraną. A my przechodzimy do kolejnej rundy. W tej rundzie zostaniecie podzieleni na drużyny i będziecie musieli pracować w grupach. Waszym zadaniem będzie jak najszybciej rozpoznać odcinek Gen Z po fragmencie, który wam przedstawię. Będziecie musieli podać mi dokładny tytuł tego odcinka. Możecie używać przeglądarki. Patryk jak zawsze nagraj go, jak się opierdziela. Dobra, dawaj tam do przodu. Panowie teraz w lewo panowie, ale delikatnie, bo musicie uważać na moje spa. To było chyba podczas dekorowania nowego domu Gen Z, tylko nie pamiętam jak to się nazywało. Ej, dobra, to jest nowszy odcinek. Ja nic nie widziałam. Czemu nic nie widziałaś? Ja jestem na telefonie. Opowiedzcie im co było, pomóżcie, współpracujcie. Renowacja ogrodu Gen Z, coś renowacja takiego ogrodu było. Gen Z. Potrzebuję pełny tytuł. Wielka metamorfoza ogrodu Gen Z. Dokładnie tak. To musiał być gdzieś około rok temu, bo jak Patryk stanął się z Wiką, to miał takie włosy. To ostatni wyjdzie z jacuzzi wygrywa. Wielka metamorfoza ogrodu Gen Z. Dokładnie, wielka metamorfoza, idziemy dalej. To był Wika i Michu, świeży i kostek i wnosili, nie wiem czy to jacuzzi, czy coś takiego? Jakiś basen na pewno. Immortalcio. Wielka metamorfoza ogrodu Gen Z? Dokładnie tak. Dobra, ja wiem. Wielka metamorfoza ogrodu Gen Z. Dokładnie tak. Lecimy dalej. Jest! Dobra. Kto ochroni swoją galaretkę wygrywa. What the fuck? Dobra, dalej idziemy. To ostatnio upuści ten, to ale z czym? To był ten z galaretkami. To ostatnio upuści galaretkę wygrywa. Tak. Tak! To ostatnio ochroni swoją watę cukrową wygrywa? Nie. Koło Fortuny decyduje, w jakiej epoce żyjemy cały dzień? Nie. Testujemy najzielniejsze sporty świata? Nie. Jakie włosy tam miał Bartek Kubicki, pamiętacie? Tego tam nawet nie było. Nie, była Faustina. To był świeży. Ale jesteście bardzo blisko, w sensie dwa dobre bardzo kole padły. Czyli to musi być jeden z odcinków, kto ostatni. Spełniałem marzenie z dzieciństwa? Polecam obejrzeć jeszcze raz i dam podpowiedź. Kto och...
Ochronisz swoje jajko, wygrywa? Nie. Kto nie upuści ziarenka ryżu? Nie. Ochronisz swoją galaretkę, wygrywasz? Dokładnie, jest to galaretka. To ostatni skupi ziarenko, wygrywa. Nie, ziarenko, to nie ten odcinek. Ochronisz swoją galaretkę, wygrywasz? Dokładnie tak, lecimy dalej. Jezus, brawo. Trudne. Musimy bardzo współpracować dzisiaj, świeży. Musimy oskubać bank. Nie, no w drugą stronę. Nie, w tą, idziemy. Bierz 5 kamieni. Są tu kamienie? Tak. No to dawaj, pierwsze zadanie. 2, 3, mam już 2, 4, tu patrz ile jest. 5, mam już. O Boże, to był finał pierwszy. Zostawili nas w lesie czy coś takiego? Nie. Świeży jest ubrany cały na zielono. To nie był finał? To był finał Genzy, tak, kiedy świeży, długie włosy i było zimno. Tak, to będzie finał. Po strojach można zobaczyć. Kto nas najbardziej wkurza na YouTube? Nie. Patryk miał kolorowe włosy i Świeży miał jeszcze długie włosy. To jest godzina pierwsza, czy to będzie... Czekaj. To będzie finał pierwszy, tak? Sezonu. Każde zadanie 100 zł? Nie. Zwróćcie uwagę na godzinę, która jest w rogu. Mam talent w domu. Tak, mam talent w domu Genzy. Genzy, finałowy odcinek. Mam talent w domu Genzy, brawo. Talent w domu Genzy? Tak, to jest mam talent w domu Genzy. Mam talent w domu Genzy. To jest mam talent w domu Genzy. Stopuje czas. Drużyna niebieska ekspresowo poradziła sobie z tym wyzwaniem, wykonując je w zaledwie 1,5 minuty. Drużyna czerwona poradziła sobie równie dobrze, gdyż zajęło im to 1:50. Reszta drużyn niestety miała dużo gorszy czas, co powoduje, że osoby z drużyny zielonej oraz żółtej odpadają. Aby wszystko było fair, postanowiłem dać jeszcze jedną szansę osobom, które miały najwięcej łącznych punktów w owych drużynach. W związku z czym z drużyny żółtej przechodzi Olaf, a z drużyny zielonej przechodzi Olzi. Aby nie było żadnych wątpliwości, że drużyna komuś przegrała po prostu gierkę. Moi drodzy, przed wami runda finałowa. W tej rundzie wybierzemy was w pary. Każda para otrzyma 3 pytania z kafelków, które będzie sobie samemu wybierać. Na te pytania będziecie musieli odpowiedzieć w ciągu 5 sekund. Ja życzę, żebym ich wygrała na maksa. Dziękuję. Zasłużone. Jak to Olga był. Boni i Boberek, do was pierwsze pytanie. 15. Jak nazywa się profil Gengara na Instagramie? The Golden Gengar? Brawo. Chibos i KZ? Chebem. Jak nazywa się ostatni odcinek opublikowany na kanale Genzy? Koniec czasu. Ekstremalna butelka na mieście. 2 godziny temu wrzucili. Dosłownie 2 godziny temu. My u nas na kanale właśnie o tym mówiliśmy i się śmialiśmy, no, że w przerwie na czekanie co obejrzymy go. Ja specjalnie zupdate'owałem to pytanie. Claudius i Klema, jaki kafelek? 12. W jakim miesiącu Mortalcio oraz Kartoni postanowili rzucić film, w którym opowiadają o rozstaniu? Styczeń. Brawo. Makumba i Mich. Makumba, weźmy 11, to jest moja szczęśliwa liczba. No, ja chciałem tę damkę Krystiana, ale Ola, chyba nie damy rady. Weź teraz 11, a potem 7. 7 już zajęte, 7 już zajęte. O, 11 dawaj. Jak nazywa się najpopularniejszy filmik na kanale Hani? O Boże, na Hani to będzie jakiś ten high talk. Koniec czasu. Cały dzień jako Kardashianki. Serio? Sam żeś na Dublan na przykład. To jest Kardashian. Uzi Olaf, jakie kawałek? Dobra, 5. Czy w sklepie Genzy Store możemy zakupić poduszkę z podoblizną kostka? Tak. To jest poprawna odpowiedź. To by nie chciał spać z Barkiem. Kolejna odpowiedź udzieli Ola i Oleg. Może 2? No to ile dostanę polskiego jutro. Którzy członkowie Genzy wykonują piosenkę Twój wzrok? Kajfania i Bartek Świeży. Tak, to poprawna odpowiedź. Olivia i Olivier. 10 niech będzie. Jak nazywa się ten produkt na sklepie Genzy Store? T-shirt Peace of Mind Black. Tak. I to było trudne jednak. Moja siostra go ma, zamówiłem jej. Olzi i Ra. Dobra, dawaj 27. W filmie Zamiana życiem z pracownikiem 24H jeden z pracowników wcielił się w rolę Bartka Kubickiego. Kto to był? Dobra, pozdro. Menadżerka. Był to Przemek Pro. To było, gdy 24 godziny zamiana z pracownikami to losowali. Remka i WLT. Może trójeczkę? Kto zwyciężył w odcinku Kto ostatni wyjdzie z jacuzzi i wygrywa? Bartek Kubicki. Nie, to jest niepoprawna odpowiedź. Był to Świeży. Wójty i Zuzia, poproszę o numer kafelka. Nie wiem, 30. Czy Doty Donuts wypuściło kiedykolwiek pączka o nazwie Blueberry? Nie. Nie wypuściło, prawda? Lecimy od początku, panie i panowie. 28. Jakiej rasy jest pies Gengar? Golden Retriever. Zgadza się. A, znowu po Gengarku. Chibos i KZ. 29. Którzy z członków Genzy walczyli na ringu podczas odcinka Testujemy najdziwniejsze sporty? Świeży i Kubicki. Czas minął. Świeży i Fausti. Claudius i Klema. 13. Wola zaramy. Który uczestnik ekipy Genzy wyznał, że kiedyś był na 3. roku budownictwa? Hania. Zgadza się. Teraz będzie Makumba, tak? I Mich. Makumba, wybieraj. Numer 1 już był. W którym roku został założony kanał Genzy? 2021. To jest poprawna odpowiedź. Olaf i OG.
wiele. 17? To jest fajne pytanie. Faustyna postanowiła założyć kolejny profil instagramowy, który opisany jest jako pamiętniczek należący do Faustyna F. Jak brzmi jego nazwa? Nie wiem, pas. Pas. Fugolandia. To było 3 dni temu. Tak, ona założyła, bo jest teraz na tych wakacjach na Hawajach i tak fajnie jest. Ola i Olek. 9. Jak nazywa się pierwszy odcinek na kanale świeżego? Minionki. Zgadza się, był to odcinek o minionkach. To 8. Kto z ekipy Gen Z spotkał się ostatnio z Robertem Lewandowskim? Faustyna, Bartek Kubicki. Brawo. Ja się powiedzieć Julia Żugaj. Nie. Ja też mam pierwszą odpowiedź. Panie Robercie, oczekujemy na odpowiedź, czy jest pan Żugajką. Olzi i Ra. 25 dawaj. Który influencer gościnnie wystąpił w Wielka Bitwa Kulinarna Influencerów odcinek 4? Kasper Błoński. Zgadza się, Kasper Błoński. 4, niech będzie. Gen Z zagra swój koncert na Ekipa Festiwalu. No ale kiedy on się właściwie będzie odbywać? 16 czerwca. Zgadza się. Pan by to wszystko wiecie. Bo kupiłam bilet, wiadomo. Dobra, to numer 2. Numer 2 już został wykorzystany, najbliższy to 6. Numer 3. Wybrany, najbliższy to 6. 29. 29 również został wybrany. 28. 26 najbliższy. 18. Bartek Kubicki nagrał kiedyś odcinek Tajemnicze pomieszczenie w moim mieszkaniu. O jakie pomieszczenie chodziło? O taką klitkę, co była między wodami a ścianą. Nie jest to poprawna odpowiedź, chodziło o taras. O to mi chodziło. Dokładnie. Dobra, Boni i Boberek. 19. Kto z aktualnego składu Gen Z posiada najwięcej subskrypcji na swoim solowym kanale? Hania? Nie jest to poprawna odpowiedź. Poprawna odpowiedź to Kartoni. Yeah. To są dramę z zerwaniem. Dostała dużo obserwacji ogólnie. Yeah. Chibos i KZ. Niech będzie pierwszy numer dostępny. Szósteczka. Faustyna Świeżo oraz Bartek Kubicki nagrali kiedyś odcinek Wkradliśmy się do jego domu. Do kogo domu się wkradli? Do Freeza. Nie, był to czajnik. I później uciekali, a oni ich gonili z kijem baseballowym. Claudius i Klema. No to 14. Cofają się wskazówki, cofa się czas. Wysyłam dziś pocztówki z tamtych dawnych lat. Z której piosenki pochodzi ten fragment tekstu? Holiday? Retro. Pierwsza odpowiedź to Holiday i taką uznaję, niestety nie. Był to retro. Makumba i Mich. 26. Co wydarzyło się w pierwszym odcinku na kanale Gen Z, który został wyemitowany zaraz po finale Twoje 5 minut? To było w zapoznanie się z nowymi członkami Gen Z, gdzie przedstawiali Patryka Mortalcia. Dokładnie, zgadza się. Dobrze. Ale ona jest mocna. Ja kocham cię bardzo za to, że dobrałeś mi tego ten, bo się było. Proszę bardzo. Dobra, Ola, wybieraj numer. 22. Kto jako pierwszy odpadł w odcinku, kto ostatni zaśnie wygrywa 1000 zł? Tania. Zgadza się. 16. Z jakiego miasta pochodzi Kostek? Warszawy. Okej, okay. Spodziewałem się takiej odpowiedzi. Teraz moje pytanie do was. Jest informacja, że był z Pruszkowa. Problem jest taki, że na castingu do Twoje 5 minut powiedział, że jest z Warszawy, a na odcinku z marzeniami z dzieciństwa powiedział, że pochodzi z Pruszkowa. A czy Pruszków nie ma czasem aglomeracji razem z Warszawą? Pruszków to osobne miasto, to tak byś powiedział, że Piaseczno to Warszawa. Mi się wydaje, że on może po prostu wtedy mieszkał w Warszawie, a pochodzi z samego Pruszkowa. Sprawdzę na YouTubie Twoje 5 minut. Co powiedział o Warszawie? Czy pochodzi z Warszawy, czy że mieszka? Nazywam się Oliwier Kałużny, jestem z Warszawy i mam 8... Jest z Warszawy. Jestem z Warszawy. Nie z Warszawy, ale nie pochodzi. No ale jest! Nie przyznał się do Pruszkowa i teraz jak to interpretuje? Nie przyznał się do Pruszkowa. No zalicz Jim to. Jako zalicz Jim. Skoro tak powiedział w pierwszym swoim... No zaliczę to, bo tak powiedział, skoro okłamał widzów. Oliwier, zostaw proszę komentarz weryfikujący o tę odpowiedź, czy dziewczyny powinny dostać punkt, czy twoim zdaniem nie powinny dostać punkt. Jeżeli Oliwier napisze w komentarzu, że nie powinnyście dostać dziewczyny, to was po prostu zmontujemy później i ten. W takim razie Oliwia i Oliwier teraz. 21. Podczas którego odcinka Fausti prawie napiła się ostrego sosu? Nie! Nie tytuł sosu! Nie udało się. Zgadniesz, co pijesz, wygrywasz. 24. Ile jest odcinków na kanale Gen Z? Możesz się pomylić o 100. 740. Padła odpowiedź 840 i jest to poprawna odpowiedź, bo jest 838. Remka i WLT macie 20 lub 23. No to 20. Który raper postanowił dograć się do utworu Dżęziara? BDS. Zgadza się. Wójcie i Zuzia, w związku z tym, że nie ma żadnych kafelków, został wam tylko kafelek 23. Kto nosił czapkę głupka w odcinku Magiczna Kula decyduje o naszym dniu? Mortalcie. Był to Bartek Kubicki. I robili coś takiego, że zakładali, był głupi, zajmowali, mówili jakąś ciekawostkę i tak parę razy. Ej, Mich moim zdaniem powinna wygrać od razu bezapelacyjnie, w ogóle no bez punktacji, nie? Moi drodzy, okazuje się, że finalistą tego odcinka, zarazem zwycięzcą jest Mich. Brawo! Mich, zdobywasz bilet na koncert ekipy. Całą grę tu mama ze mną siedziała. Chyba, że mama ci nie pozwoli pójść, to wtedy... Ale to jest daleko!
Niech będzie, że dla mamy też kupimy. Ojo! Jakoś Sigma.